Siemaneczko moi drodzy wikingowie, witam was w kolejnym odcinku z Valheima. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Cóż, ostatnio było goło i wesoło, tak jest, tak to się kończy jak się kombinuje z modami. Ale jak to mawiają, nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. No i skonstruowałem sobie nowy sprzęt, tak jest, muszę go jeszcze chyba do końca ulepszyć z tego co widzę. Tak jest, bo ta łepetyna halabardnika, która mi się zresztą bardzo podoba. Ja bym potrzebował, przecież skór loksa i kości loksa. Ogólnie okazało się tak. Jak przykoksiłem i jak ulepszyłem ten sprzęt, no to zwykłe fulingi zaczęły się robić jakieś takie miętkie, wam powiem. Tak jest, więc postanowiłem dorzucić bardzo fajny mod, o którym już zresztą wcześniej wspominałem. Creature Level and Lot Control. Tak jest, to jest modyfikacja, która zezwala nam na spawn mobów maksymalnie do 5 gwiazdek, chociaż nie wiem, czy nawet w konfigu nie można by tego było zwiększyć. Mało tego, że do 5 gwiazdek, no to już sobie wyobraźcie, 2 gwiazdki to jest hardcore, 3 to już jest w ogóle apogeum, a co tam się dalej dzieje, to już jest w ogóle masakra. Dodatkowo moby zyskują kilka elementalnych obrażeń. Tak jest, bo wiem, że mogą zadawać obrażenia od ognia, od lodu, od piorunów i tak dalej, plus jeszcze mają ciekawe bonusy w stylu na przykład zmniejszenie o 60% otrzymywanych obrażeń. No to weźcie, walczcie z czymś takim, no to ogólnie może być ciekawie. Dobrze, ja chciałem tak, skórę loksa oczywiście i czarny metal mam tam. Więc tak stwierdziłem, no żeby nie było za prosto na tym najwyższym poziomie trudności, no to myślę, dorzucimy jeszcze coś takiego dla zrównoważenia, żeby tym fullingom po prostu nie było smutno. A tym bardziej, no ja wiem, ja sobie zdaję oczywiście sprawę z tego, że ja pójdę do Krainy Mgieł i tam pewnie znowu dostanę oczywiście oklep. Tak jest, ja sobie zdaję z tego sprawę. O, ziemia drży, proszę bardzo, kto to też postanowił się tutaj w ogóle pojawić dzisiaj. W ogóle właśnie, używanie dwóch łuków, to jest bardzo fajna sprawa. O, tak, drugi czarnometalowy łuk, zamieniłem mu obrażenia, zwiększenie obrażeń w ogóle, przebijających, tak, zmieniłem mu na quick draw. Tak jest, bo nie zależało mi aż na tak potężnych obrażeniach w łuku, powiedzmy, snajperskim, tak? Tylko żeby jego prędkość mimo wszystko była nieco większa, bo to było trochę biedne. Więc quick draw'a mu wrzuciłem i nie jest już tragicznie. Zresztą właściwie, czekaj stary, masz, proszę cię bardzo. No nie jest to może ta prędkość, którą bym chciał, no ale tak czy siak nie jest to jakiś dramat. Proszę bardzo. O, proszę, już mamy tutaj, jaki ładny trolek jest. O, chodź, come on, gościu. Chociaż stary, wiesz co? Ja ci powiem taką rzecz. Ja tam do ciebie wyjdę, bo tak w ogóle to ja sobie jeżozwierza zrobiłem. Jakby się kto pytał, to ja mam jeżozwierza. Oczywiście tarcza z czarnego metalu. Ach, i znalazłem. Tak jest, dropnął mi, proszę bardzo, legendarny srebrny miecz. I całkiem powiem wam, kurde, wafel sympatyczny. Oj, to bardzo, oj. O, drżenie zanika, fantastycznie. Jest jeszcze jeden troll. Ty jesteś zwykłym trollem, tamten olał temat. No i proszę, i zwykłego trolla, no już to nie jest jakieś super dziwne. Kurde, a żeś drzewo ściął, chłopie, no nieźle. Ach, bo ja mam w tej tarczy właśnie, ja w tej tarczy jeszcze mam dodatkowo ciernie. Tak jest, ja w tej tarczy mam jeszcze ciernie. O, dobra, no stary, możesz próbować, zaraz sprawdzimy twojego funfla. Jaki dwugwiazdkowy troll, jakim będzie on w ogóle wyzwaniem dla sprzętu, no, legendarnego. O, zniknął. Kurde, wafel. No bo tak to jest, jak zanika drżenie, to te trole, którymi się nie zaopiekuje, no to one się gdzieś w ogóle znikają. Czekaj, nie wpadł do rowu? No nie wpadł do rowu, nie ma go tutaj. A, no szkoda. No dobra, no to nie spróbujemy. A tak bardzo chciałem. Chyba, domyślam się, że raczej problemów by z tym nie było, z tym trolem, czy coś, ale i tak byłoby ciekawie. Ja wiem, teraz sobie mogę podsfaniakować z takim bidnym trolem, z takim sprzętem, ale tak jak mówiłem, no cóż, ja trafię w końcu
Ja trafię w końcu do krainy mgieł i pewnie, no cóż, szperacze to mnie tam wyjaśnią. Jeszcze jak się pojawią kilkugwiazdkowe, to już w ogóle będzie ciekawie, to na pewno. Tu się nieco naprawimy, to sobie ulepszymy, bo mi chyba już kości zabraknie. Tak jest, kości mi zabrakło, skórę bym jeszcze miał, bo tam skóry z loksów mam więcej, ale kości mi zabrakło, niestety. No dobra, ale to tak czy siak jest dobrze. Tu bym potrzebował, o właśnie, tak jest, Jezu, jak ciężko jest w ogóle upolować komary, ludzie, to jest jakaś masakra. Jak kiedyś się bałem, żeby nie wyskoczył mnie komar, nie zadźgał, no to teraz, chopie, no nie znajdziesz panie komara. Nie, no ogólnie, jest, nie wiem, jakoś tak strasznie mało. Jeszcze wracając do modyfikacji, będę to mówił w skrócie CLC, Creature Level and Load Control będzie CLC, moi drodzy, jakby co. Wracając do tej modyfikacji, oczywiście można w tej modyfikacji również ustawić w konfigu, aby respawniły nam się wioski i nie tylko. Tak samo kurhany, lochy i cała reszta. Tam nawet czas sobie można ustawić. Tam chyba domyślnie, z tego co pamiętam, to jest 30 minut. Nie w grze, tylko standardowych, tak? Czyli jakby jeden dzień w grze. W ten sposób to jest zrobione. I myślę, że to jest całkiem spoko. Już to sprawdziłem, już to przetestowałem. Faktycznie wioska, którą wioskę Fulingu, w którą pierwszą napadłem, tak jest, jak brzmi, jeden chłop napadł, nie? Ja ją otoczyłem. Ja otoczyłem tą wioskę. Tak jest, ona się oczywiście zrespiła. No i już jak się zrespiła, no to się zrespiła, no jakby inaczej, oczywiście, tam były kilkugwiazdkowe i tak dalej, no Muppet Show po prostu ludziska na maksa. Właśnie, kurde, bo teraz tak na ten obsydian popatrzyłem. Właśnie, bo choje, pierona jasnego, bo mnie się strzały kończą. Ja muszę sobie strzał nieco zrobić, na razie mnie na strzały z igieł nie styka, no właśnie, nawet mnie, kurde, nie styka na ulepszenie tego. No więc, co ja zrobię, no takie życie, na razie damy temu spokój. Myślę, powalczę sobie mieczem, bo w przyszłości bym sobie jeszcze chciał może zrobić jakiś lepszy miecz, zobaczymy jak będzie. Dobra, o czekaj, bo tu mamy motki, właśnie. To mi przypomina jeszcze jedną rzecz, że wypadałoby się też udać na farmę. Wypadałoby się udać oczywiście na farmę, zebrać tam co nieco, bo już wydaje mi się, że chyba plony znów będą gotowe do zebrania. Bardzo dobrze. I tam też przy okazji jest wioska. I obok tej wioski jest smolnia, bo ja już trochę tej smoły jednak zebrałem. Ja opróżniłem tamtą pierwszą smolarnię, którą znalazłem. Ale myślę, kurde, trochę mało tej smoły, nie? Myślę, że na ten dach, który tam w ogóle chcę zrobić i co bym w ogóle chciał tam zrobić z tym moim domeczkiem, no to może być tego nieco mało mimo wszystko. Dobra, ja bym chciał, czekajcie, ja bym chciał sobie trochę strzał zrobić. To ja biorę tak, piórka, obsydian i drewno. Bierzemy piórka. Bierzemy obsydianik i drewna powinienem wziąć nieco więcej, bo jego standardowo jak zwykle brakuje. Hono ino, zaraz tu strzały zrobimy. Tutaj, o, łuk sobie naprawimy i jest, proszę bardzo, obsydianowe. Na razie mówię, będę jechał na obsydianowych, bo właściwie czemu nie? Tak na dobrą sprawę, bo i tak nic lepszego za bardzo nie mogę stworzyć. Jak sobie tak myślę, no mógłbym też igieł, no ale niestety tych igieł nie mam, bo komary jakoś niekoniecznie chcą się ze mną bawić, nie? Wiecie, o co chodzi. A dobra, zróbmy z wszystkiego, z całego tego drewna, jakie mam. Bo i tak bardzo dużo strzelam z łuku, chociaż zacząłem się też bawić właśnie w walkę wręcz, no bo jednak w tej zbroicy, z tą tarczą, z jeżozwierzem, który swoją drogą jest bardzo ciekawą bronią, no daje to radę. Powiem wam, daje to radę, jest dość zabawnie. Na pewno co? Na pewno chciałbym zdobyć więcej posążków w tych fulingów, tak jest, tych ich nich szamańskich. Tego będę na pewno potrzebował. No bo jak luta byłoby trzeba utłuc, no na pewno kilka razy. Tak jest, bo za jajkami średnio, smoczymi średnio mi się chce ganiać po górach. Tym bardziej oczyściłem tamte góry. Nie chce mi się za bardzo za nimi ganiać, a wiem, że z Jagluta już wypada większa ilość. Chyba nawet z jego trofeum chyba dwa te kamienie runiczne są. Jak dobrze to pamiętam, więc no, byłoby całkiem spoko. Dobra, czas zrobić drzemkę i idziemy ogarniać jakiś temat w ogóle. Smołę, wioskę fulingów. Zresztą zobaczymy, jakie tam się ciekawe fulingi, ile gwiazdek. O, to będzie panie, to będzie aleja gwiazd.
To będzie Aleja Gwiazd. Najlepsi są goście, kurcze, to są niebieskie gwiazdki, które mają zwiększoną odporność na obrażenia fizyczne. Matko, no powiem wam, ciężko utłuc dziadygi, nie? Ciężko jest ich utłuc. Fulingi nie są zbyt kumate. No wiadomo, w dużej bandzie no to jest troszkę ciężko, ale nie wygląda to też dramatycznie. Panie, czarnego metalu na razie mi nie zabraknie, więc myślę, że też byłoby się trzeba w przyszłości. Farma, w przyszłości byłoby się też trzeba zabrać za przerobienie skrzyń. Tak jest, na czarnometalowe. I tak już przerobiłem sobie skrzynię na czarnometalową tą z składnikami do zaklinania. Tak jest. Bonusowo brakowało mi tam miejsca. O, magii kubki też się już ogarnęły. Jest tu coś fajnego? Ktoś coś? Nie. Właśnie, dawno nie było żadnego najazdu. Ale przemiło, naprawdę przemiło ze strony fulingów, że o wiele częściej zaczęły mi się pojawiać najazdy. Właśnie hordy, tak jest, Jezu, to jest super. Jeszcze jak siedzę sobie w domu, to już jest w ogóle bajka. Przychodzi kilku berserków, a z berserków również wypadają te, no, te ich posążki. Tak jest, z nich też wypadają posążki, więc no, to jest całkiem spoko. Ty, wow, Spirit Infused, Komar Śmierci. Ty, chodź stary, ja muszę zobaczyć, jakie ty masz dypsy. Hono Ino. Bo domyślam się, że jak cię strzelę z łuku, to ty nie będziesz miał dużo życia, bo komary nigdy go zbyt wiele nie miały. Czy ty przebijesz tarczę? Chodź trochę dalej, bo ja tu nie będę. A, zniszczyłeś mój lęty, chamie podły. Chodź, ja muszę zobaczyć. Dwugwiazdkowy komar. Co ty mi możesz zrobić? Jeszcze Spirit, czyli dostanę obrażenia. O, proszę. Ale życia jednak ma, proszę bardzo. Dobra, teraz cię mogę, chłopie, skasować, tylko trzeba by cię było utrafić jeszcze. Także zapraszam serdecznie. A, kurde. 64, no, drama. A co my to mamy? I kolejny mieczor. Teraz mam w ogóle jakąś serię, kurde, mieczy srebrnych, wam powiem. Jak mi leciały ciągle noże srebrne, to teraz wylatują mi miecze srebrne, nie? Tam się coś dzieje. Tam widzę, że szaman się chyba odpalił. Widzicie w tym miejscu, bo to widzę te niebieskie takie jego pierdynkle. Co tam się w ogóle odstawia? Zaraz tam trzeba iść. Czekajcie, to trzeba zebrać, bo widzę, że lnuci u nas dostatek będzie. Czekaj, tu sobie muszę stać, bo oczywiście zasadziłem sobie to hiper blisko. I to mi później wszystko spada do wody. Ja tam muszę. O, no właśnie, o tym mówiłem. Tak jest. Poproszę, poproszę. Te bym jeszcze tutaj zebrał i zresztą. A następny mi uciekł. Dobra. Tam będzie trzeba kiedy popływać za tym. Dobra, teraz powinno dać radę. Bierzemy. No i także lnu ani jęczmienia mi już nie zabraknie. Zresztą widać, bo jedzonko oczywiście wjechała kaszanka, wjechały paszteciki z loksów. Także też jest fajnie. Pisaliście mi, że dobrze jest wiatrak postawić na równinach, że działa o wiele lepiej. No zgodzę się z tym, tylko że jakoś nie widzę w tym większego sensu. Tym bardziej, że jest autofuel, a autofuel również działa na młyn, jak i tą przędzarkę. Także pobiera jęczmień i pobiera sobie len i tak dalej. Jest w tym całkiem spoko. Zresztą właściwie to mogę zanieść. Czemu nie? Nie, chociaż nie. Nie do końca. Bo lnu. Właśnie, ja potrzebuję lnu i jęczmienia. Bo ostatnio wszystko wpieprzyłem do przerabiania, a jest coś takiego. Miodek. Gdzie ty jesteś, miodku? Miodku, ukaż się mym oczom. Kurde, muszę przestawić w końcu ten kocioł. To wygląda tak, że tu jest baza odporna. Nie, to jest na ogień. To ja już sobie wytworzyłem. Ale jest, ona była chyba nie. O, tu jest. Odporność na błyskawice. Ocie właśnie. Ja miałem sobie zrobić kilka takich baz. To zrobię ze trzy, bo chyba trzy mam ten. Tak, teraz mam trzy fermentatory, więc myślę, że byłoby to do ogarnięcia. I to jest z jęczmienia, z lnu i oraz miodu właśnie. Nie wiem do czego, ale myślę, że na pewno się w przyszłości przyda, w razie czego. Nie, wiecie jak jest. Dobra. No to idziemy. Coś tu ważę? Nie, nic tu nie ważyłem. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Właśnie, o tobie stary zapomniałem, bo tak mi coś pusto tu było wewnętrznie. To mamy, tych miodków nie potrzebuję. Dobra, reszta jest ok. Fantastycznie zdobyte cztery kolejne żądła. To będzie do ulepszania.
i resztę tego lnu mogę sypnąć tutaj. Zmieścisz ty się tutaj? Kurde, Wafel, pewnie że się zmieścisz, fantastycznie. Jęczmień pójdzie tutaj, chociaż nie wiem, czy go akurat cały wykorzystam, bo ty idziesz tu. O, oj, kurde, no właśnie, abym teraz Fogpauksa strzelił. Czekaj, zróbmy to inaczej. Tak, 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 stąd mi pobieraj, tu dołóż. Czemu stąd pobierasz? Bo nie rozumiem. Dobra, ja nie rozumiem, o co tu chodzi. 27 sobie zabierzemy. Nie, muszę mieć, czekaj, jak po 4 sadzę. Jak po 4 sadzę, no to bym ze 40 sobie zabiorę. No bo przecież ja muszę rozsadzić ten jęczmień i rozsadzić muszę ten len. Bo ja nie wiem, czy ja go będę w przyszłości potrzebował, czy tam jakieś nowe nie będą, proszę ja was, receptury, które będą go jeszcze mimo wszystko wymagały, więc sami rozumiecie. Dobra, to sobie tam wrzucimy do skrzynki. A czekaj, tu miałem skrzynkę, tak, tutaj idzie to. To sobie wrzucimy w farmlandzie. Tak, to sobie wrzucimy w skrzynce w farmlandzie, później jak będę miał chwilę czasu, to sobie to oczywiście posadzę. Dobra, idziemy na farmy i muszę zobaczyć, co tam się w powietrzu unosi, się sądzi, a to niech się unosi. Kurde, bo naprawdę, proszę cię. Mam ciekawsze rzeczy do roboty, jak walczenie z przygłupami. O, czekaj, to miałem wrzucić tu. Dostań tu, później będzie sadzone. O, jakiś loksiak. Super, loksiaki są. Tam się jakieś czary odbywają. Tam jest kumar. Kogo my tutaj mamy? Mamy tu coś ciekawego? No nie bardzo. Wioskę mamy w tamtą stronę. I hyc. No dobra, tam jest jakiś kumar. Ale to jest, co ty jesteś? Ty jesteś komar śmierci z jedną gwiazdką. To jest turkusowa gwiazdka, która nie mam pojęcia, co ona dawała. Jest opis oczywiście. Wiem, że czerwona to są jakieś tam uber agresywne. Dobra, ty chyba jesteś zwykły. Czerwone to są uber agresywne. Niebieskie. Niebieskie to na pewno były te z odpornością fizyczną. Tak jest. Szar, białe albo srebrne, powiedzmy coś w tym stylu, to jest, że się dzielą. Tak jest. Ubijecie jednego i on się dzieli na dwóch. Na przykład jeśli, nie wiem, czterogwiazdkowy podzieliłby się na dwóch, to podzieli się na dwóch dwugwiazdkowych, nie? Coś w tej podobie, nie? Tam jest jeszcze kilka rodzajów, więc wiem, że zielony to był chyba z regeneracją życia, z tego co pamiętam. Tak jest, tam była regeneracja życia. No ma o wiele, wiele bardziej zwiększoną. Czekaj, co tu mamy? Aha, łapa prowlera, dobra. Nie wiem, tu coś się działo niebieskiego, tylko nie mam pojęcia, co tam się zadziało. Czekaj, bo ta wiocha... O, właśnie, jestem blisko, tak żebym też za blisko nie podszedł. Bo może mi być bardzo smutno. Jezu, dobrze, fantastycznie, że teraz jest tak jasno. Bardzo, bardzo mi to pomaga. Tu mamy, widzę, jakiegoś chłopa już napakowanego. To będzie na pewno trzy gwiazdki. Czekaj, tu jakiś pajac chodzi. O, to jest zwykły fooling. Chodź, stary. Tym jeszcze... O, nawet mnie możesz podpalić. Chodź tutaj. Chodź. Sami zobaczycie, jak bardzo koksny jest teraz ten pan. No, dawaj. No, za 10. Więc... Sorry Winnetu, nie? To ja go nawet chłopa teraz nie widzę, tak na dobrą sprawę. Więc byłoby mi smutno, no. Podróżowanie po... O, idzie następny. O, to już dwie gwiazdki, tu już wygląda to lepiej. I proszę bardzo, jeszcze cię stary sparuje. To jest fajne, lubię parować. O, a w sumie, kurde, czemu ja mieczem nie walczę? O. I hit. I poprawiamy chłopu. Ten był, czekaj, z jasno niebieskie gwiazdki. Co ty, chłopie, robiłeś? A co to jest? O, złom z czarnego metalu. Wiadomo, to bierzemy. To są rzeczy potrzebne. Czekaj, tu mi jeszcze zostało co nieco. Bo nic nie widzę, panie. No łażę w tym zbożu i nic nie widzę. O, jeszcze loksiak się tam pojawił. Ten chłop w ogóle jest, widzę, jakiś czarodziejski. To na pewno. Dostaniesz ode mnie dalekosiężną strzałę, gościu. Czekaj, tu jest włócza. Dobra, ty dostaniesz... Wow, trzy gwiazdki i to jest włócznik. O kurde, Wafel. Dobra, na szczęście jesteś głupi. To cieszy. I tak, kurde, weszło za 50, masakra. Ciebie się pozbędę. Oj, prowler mi się tu pojawił, chłopie, ni. Czekaj, na ciebie muszę uważać, stary. Jezu, jak mi staminy zeszło. Chodź. No i no, widzicie, i to jest już wyzwanie, czuć.
Czuć te biedę. O, jednogwiazdkowy mistrzu. Kolorowy ty mój. Właśnie, czy to nie było przypadkiem, ta gwiazdka to nie było przyspieszenie? Że on był jakiś szybszy czy coś w tym stylu? Może być. O, ty królu mój złoty. Od razu człowiek czuje, że żyje, panie, tak jest. Czuć w ból plecach to znaczy, że będzie okej. Tu się przejdziemy, tu mnie nie trafisz. Kto wyjdzie pierwszy? I hyc, panie, na dół. Ty zeskoczysz? A, Fuling też cwana bestia. Dobra, chodź. Panie, no dobra, to ja was będę musiał taktycznie załatwić. I hyc. Dobra, dobrze mi air jump nie wszedł. Czekaj, bo ten mnie tu może dalej upolować, ja muszę na niego uważać. A, dobrze, że mój kochany łuk jednak robi to, co zrobić powinien. A, dobrze, dobrze jest. Przeżył, Javor przeżył, to jest ważne. I druga... No ty, co jest grane? Halo, gościu. Czemu ja cię nie mogę trafić? Przed ciebie? O, no dobra, od razu lepiej. Tak mi się wydaje, że te turkusowe gwiazdki właśnie to jest chyba szybszy atak. Chyba szybsze poruszanie się, tak jest. To jest wszystko oczywiście do czytania w opisie moda. Jak najbardziej, tam to wszystko jest ładnie upisane, także możecie z tego skorzystać. I ogólnie rzecz biorąc naprawdę polecam tego moda. Zwłaszcza jeśli chodzi o Epigluta. Tak jest, bo pamiętam kiedyś, jak grałem też właśnie serię na Epiglucie, no to w tym momencie, mając już sprzęt właśnie legendarny, ten równinny, bo to pamiętam, że jeszcze Mistlandu wtedy nie było, mając równinny sprzęt, te wyściałane pancerze i tak dalej na poziomie legendarnym, no to no, sami widzieliście, no zwykłe moby... Coś tam niby, coś tam by chciały, ale no zbyt wiele jednak nie są w stanie zrobić. A już te zaklęte żywiołami, raz, że są twardsze, potrafią być szybsze, tak jest, bardziej zabójcze, no to już jest, ja mówię, to już jest jakieś tu pole do dyskusji, nie? Co ja tu ubiłem? O, w ogóle jakaś tarcza, panie, kurde, superacko. Czekaj, dobra, zrobimy to tak, ty dostaniesz bułę, czyli... Umierasz. Zwykły fulling umiera. O, zwykłe fulaski, co? Oj, no to... O, w sumie miecz. Daj mi miecz. I parowanko, proszę bardzo. Poćwiczymy trochę miecza, bo wypadałoby w końcu, jak chcę z nim też poganiać, to czemu by nie. Fajnie, że mi ten legendarny wpadł. Właśnie, ja mam srebro, ja muszę go jeszcze ulepszyć. Co by był nieco mocniejszy. No, panie, jaki tu jest loksu. O, cię Krystian, z ciebie będzie, chopie, dużo skóry i dużo mięska. Dobra, dostałeś atak z zaskoczenia i jakby na tym się, kurde, skończyło. No, ja muszę uważać, bo chopie, no, wy macie to kąśnięcie wasze. Ale co się stało? Przepraszam, ja nie rozumiem twojej reakcji, panie Loksu. Dlaczego ty błądzisz w tym momencie, zamiast mnie chcieć próbować zeżreć? Nie wiem, czy ty masz jakiś problem ze ścieżką, znalezieniem ścieżki? Nie wiem, o co kaman. No ale dobrze, nie będę tutaj jakoś strasznie opłakiwał tematu matko, jak się z niego wysypało. Łocie chłopie, tam widzę jeszcze jednego jego mościa. Kurde, szkoda, że nie ma berserka. Za pierwszym razem tu był berserk. Ty dostaniesz ode mnie daleką bułę. Proszę bardzo, tam jest komar. Ma nawet wincy komarów. Tu jest komar, no coś tam lata. Mamy tu jeszcze kogoś, przepraszam? Czy w tej wsi jeszcze ktoś mieszka? Halo? Chyba niekoniecznie. Nie, ale za to są... Za... O nie, jest tu, proszę bardzo, jeszcze jeden przyjaciel. I on w ogóle nie wie, że ja tu jestem, nie? No, on tak chodzi, dzień dobry, on mnie nie zauważył, nie? No, ja mówię, dobra, spoko, nie? To chodź, ty gościu dostaniesz w dziób, dobra. I twój funfel zresztą też, nie, chyba, że zdąży uciec? Nie zdąży uciec i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dobra, pozbieraj wszystko, co jest. Jak mamy z obciążeniem? Oj, no właśnie, byłoby trzeba się już tam powolutku zbierać. Dobra, to oczyściłem poprzednio. To zbieramy. Czy ja coś jeszcze podniosę? To chyba bym był w stanie podnieść. Okej. I smolarnia, o właśnie, tu moi drodzy jest smolarnia. Bardzo ładna, o właśnie, bardzo ładna dziura smolna. Ten jest, kurde, czy to jest czerwona? Nie, to jest jakaś fioletowa gwiazdka. Co to robiło? To se za Chiny nie przypomnę. No nie ma takiej w ogóle opcji. Tu jest fajne miejsce, bo tu będzie gdzie spuścić po prostu w dół tą smołę z tego. Tak jest, bo ten poprzedni rów, to powiem wam, kurde, ciężko było temat ogarnąć, bo tam nie było nigdzie z góry. Tam jeszcze w ogóle jest wioska Fulingów,
Tam widziałem tych kilku berserków, to tam by też się dobrze było wybrać i to miejsce w ogóle wyczyścić. A co to tutaj się stanęło, halo? Że tego nie zauważyłem, czy o co chodzi? Takie ładne trofeum, no proszę cię. No przecież to trzeba zabrać, halo, kierowniku złoty. Dobra, złupiliśmy co trzeba. To sobie zamkniemy, okej. I co dalej? No tak jak mówię, właśnie, polowanie na berserków ze względu na ich... Na co? Kurde, ciągle zapominam, jak się nazywa. Statuetka. To są, panie, posążki, statuetki fullingów. Tego potrzebuję, raz, żeby przywozić Jagluta. Dwa, właśnie, Jagluta to ja muszę zlokalizować, bo ja nie mam pojęcia, gdzie ten chłop siedzi, nie? Właśnie, ja muszę więcej połazić po równinach. Bo na razie trzymam się tak zwanych utartych szlaków. Tu się bujam, bo raz, że mnie hordy atakują, dwa, że w nocy wystarczy się tutaj też pojawić i fullingi się też pojawiają, więc właściwie surowce potrzebne do wyprawy, już takiej pełnoprawnej wyprawy po równinach, myślę, że mam, nie? Myślę, że tragedii nie będzie, chociaż ja sobie mogłem portal stworzyć, więc nie wiem po jakiego grzyba, żem tu przybiegł, no ale niech będzie. Zapomniałem zabrać ze sobą właśnie zestawu portalowego, nie? O Jezu, wy dalej tu męczycie bułę, poważnie? Idźcie sobie gdzieś, naprawdę, naprawdę. Ja mam rdzeni, panie, po sam sufit. To sobie rzucimy tutaj. Ileśmy tego nazbierali? 8 sztuk. No panie, no bogactwo nad bogactwem. Dobra, to damy tu. Czekaj, kości z loksiaków. Właśnie, kości z loksiaków też tutaj były. Mięsko pójdzie tam. Tu mamy trofeum. O właśnie, czarny metal, halo. Czarny metal, bo widzę, że tutaj się świetnie dzieje. To mi się podoba. Ciekawe, czy ja to wykorzystam. Ja myślałem, że ja będę potrzebował jakiś hektoton żelaza i wykorzystałem to żelazo. Opróżniłem bodajże dwa lochy. Dwa lochy opróżniłem i jakby starczyło całkowicie z nawiązką i jeszcze mi zostało, nie? Także nie jest źle. W tej materii dramatów nie mamy. Także też jest ok. Nie wiem, czy wy tutaj próbujecie coś palić. O, właśnie o tym mówiłem. Czerwona gwiazdka to on jest agresywny i on ma zwiększone obrażenia, to na pewno. A gwiazdka, ta co się zastanawiałem, od czego jest ten rozrost, ta jego gwiazdka. Są takie moby, które mają zwiększoną widzenie, ogólnie tak, z dalsza nas mogą usłyszeć i zobaczyć. Tak, tak właśnie. To też jest któryś kolor gwiazdek. To prawdopodobnie jest ten od... ten kolor, który miał rozrost. Niekoniecznie lubię ten event. Tylko właściwie to on mnie bardziej technicznie mnie irytuje ze względu na to, że mi niesamowicie FPS-y spadają. Nie wiem dlaczego. O, swąd siarki zanika. No i fantastycznie, to mi się podoba. Zaczynają się gubić te drobiny w powietrzu i zaczyna się już, zaczyna gra o wiele płynniej chodzić. To cieszy. O, tu jest jakiś koksu. Ło, panie, ty się przykokszony. Chodź, kierownik, stoisz w miejscu? No i bardzo dobrze, połóż się. Połóż się i odpocznij, mój drogi gościu. A, ten sobie już zniknął też. No i bardzo fajnie, no i z tego powodu bym się bardzo ucieszył. Czekaj, dobra, bo ja... Pitu, a zapomniałem te trofea tutaj wrzucić. To idzie tutaj, tu mam troszkę złotka, to jest do wszystko do przepalenia. Dobra, złotko to my mamy tu. Przepalenie na górę, jasne, że tak. Wiecie co? Właśnie, coś mi się przypomniało, bo tak sobie myślę. Uzyskałem maksymalny poziom, jeśli chodzi o zaklinanie przedmiotów, tak? No mam legendarne. Nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że jeszcze jest poziom mystic, że jest mistyczny. Nie wiem skąd mi się to wzięło, nie mam pojęcia. Ale bardziej interesuje mnie kwestia, o właśnie tego. Bo mam dwie rzeczy z zestawu Ragnara, Furia Ragnara, tak na dobrą sprawę. Co daje mi regeneracyjny tick 2. I regenerację życia 100%. W ogóle fajna sprawa. Tylko niekoniecznie podoba mi się, co tu jest Berserk. Niekoniecznie. Bardziej by mi się podobało z tego... Tak, blok 200%. Ten Bulwark i Undying. Kurde, to byłaby super sprawa, gdyby mi się udało zebrać
właśnie taki set. No i chyba do tego będę, wiecie, dążył, bo tak jak mówię, mam sporo tych. Mam sporo materiałów. I o co chodzi? Ja mogę zdischantować. Jezus, znowu! Poważnie, a weźcie, dajcie mi spokój. Ja, można tutaj oczywiście zdischantować przedmiot magiczny do przedmiotu zwykłego. Ja myślę, że chyba tak będę robił, żeby uzyskać przedmiot zestawowy. No bo, kurde, faktycznie, jak patrzę, ty, no 200% do... kurczę, do bloku, no to jest sporo, a myślę, że no później to się chyba jednak przyda, tak? Bo to nie jest koniec, tu są równiny, to są teraz równiny. Właściwie to pewnie nawet jak luta bym się mógł podjąć się go w każdej chwili, jakby nie było, gdybym miał posążki, ale nie mam, bo ulepszyłem oczywiście ten stół do zaklinania, bo to ważniejsze było, wiadomo, że tak. Więc tym się zająłem, więc tych posążków mi tam kilka zostało, no i muszę go znaleźć, tak jak mówię, muszę połazić trochę po tych nieszczęsnych równinach. O, ty powinieneś być twardszy, gościu, chociaż nie, w ogóle nie powinieneś przeżyć. O, proszę, widzicie? Proszę bardzo, dwugwiazdkowy surtr. Normalnie z tego łuku to jest trup de nad nieboszczyk, a niebieska gwiazdka to, tak jak mówiłem, kojarzy mi się, że to jest zmniejszenie o 60% obrażeń, ale nie jestem pewien, czy to nie jest jeszcze większy buff przy większej ilości gwiazdek, czy coś takiego. Więc, no mówię, gość jest twardszy. I spotkać później takiego, jeszcze z większą ilością gwiazdek, no to zaczyna się bardzo ciekawie. Właściwie czekaj, wyście sobie poszli, bo wy tam chodzicie, nie wiem nad czym wy się w ogóle zastanawiacie. O, tu jest zwykły, trzygwiazdkowy. Dziękuję bardzo. A tu jest jego funfel, który nie wiem czemu nie ogarnia jakby rzeczywistości. Co tu się dzieje? O, proszę bardzo, pan też idziesz spać. No i ten swąd by się mógł zakończyć już. O, tu jest następny jakiś pajac. Stój, hopie, w miejscu, bo marnuje na ciebie strzały. Dziękuję bardzo. Tu następny czarownik. Dwie, dziękuję, pan też idzie spać. Jeszcze ktoś? O, tu mamy Frost. O, ten gość, kurde, rzuca kulę ognia z obrażeniami zimna, nie? Żeby nie było. Dobra, okej, okay. W końcu... Czy mogę się już, przepraszam bardzo, iść zrzemnąć? Mogę chyba, dziękuję. Superancko. Tak. Był atak, więc raczej powinien być spokój teraz na równinach, jak nam pójdę. Chociaż nie ukrywam, że jest mega zabawnie, kiedy zaczynają na mnie polować i oczywiście w rajdach, jak sami widzieliście, w eventach pojawiają się też moby kilkugwiazdkowe z dodatkiem elementalne żywiołów, tak? Obrażeń żywiołowych i tak dalej. Więc oczywiście wilki również. Więc jest po prostu, jest tak crazy wtedy, jest taka impreza, po prostu jak wilki zaczynają się z fulasami naparzać, że to jest mistrzostwo świata. Dobra, idziemy, czekaj, od farm sobie myślę pójdę, tak jest. Tu było fajnie. Tam muszę, dobra, z tym spuszczaniem tej smoły, a to się zajmę też w międzyczasie, jak będę tak sobie posadzę na farmie i tak dalej. Teraz byłoby się trzeba przejść, bo te równiny są, jakby na to nie patrzeć, też trochę spore. Tutaj jest znowu kraina mgieł, więc to będzie gdzieś, ja myślę, tak. Tu widzę, że jeszcze jest, więc myślę do tego. To jest spory. To jest bardzo spory, bym powiedział, pas równin, więc tu byłoby się trzeba rozejrzeć. Może trafię na jakieś wieże fulińskie, gdzie często bywają właśnie kamienie. Może jakaś wioska znowu się trafi, bo dlaczego by nie? Też byłoby bardzo miło. Dobra, loksiakom tam mogę dać spokój. Loksiaki mi nie są na razie do niczego potrzebne. Skór mam dość, chociaż z drugiej strony ich kości. Ich kości są mi potrzebne do ulepszeń, tak czy się. O, jest Kumar. Halo, kierownik. Kierowniku złoty. Nie wiem, co tu się stało w ogóle. Chłopie, jakim cudem tyś przeżył? To jest pierwsza sprawa. Bo nie wiem, jak to się stanęło. Gdzie ty w ogóle jesteś? Tu jesteś, chodź. O, i proszę bardzo, moje kolce w tarczy zadziałały. Tu nie mamy nic ciekawego. Tu też się nic nie dzieje. No nie mów mi, że tutaj nie, że to będą takie puste równiny. Ja nie chcę, ja bym chciał, żeby tu było fajnie. Zresztą na pewno, myślę, że tam za tym wzgórzem pewnie coś będzie. A tutaj przy brzegu, co ja mam? Hildir, kurde wafel, teraz mi się przypomniało. Faktycznie miałem do tej baby iść.
Jest, teraz tak łażę po tych równinach i tak popatrzyłem na ten brzeg, na te drzewka i mi się przypomniała Hildir. Masakra, faktycznie, ja miałem się do niej wybrać, a całkowicie o tym zapomniałem. Dobra, no zrobię to, ja sobie to zapiszę po prostu w kajecie. Wiecie o co chodzi? Że muszę się do Gobity wybrać. No choćby po to, żeby mi rzuciła lokalizację, tych swoich przeuroczych, przefantastycznych miejsc. Cholera, tu są góry jeszcze na środku, czyli te równiny nie będą takie wielkie, jak mi się wydawało. A szkoda. Jakiś mega komar. O, jeszcze megniejszy komar. Panie komar. O, proszę bardzo. Trofeum. Co ty mi się tam, kurde. Chwila. Bo nawet nie strybiłem, co mi się to pojawiło. Jakiś łuk? Mi się pojawił to na pewno. Ło, Krystian, ale ty będziesz fajny. A ile z ciebie będzie tych dziobów? Fantastycznie, kurde, żądeł, znaczy nie dziobów. Ale ty byś mnie kąsznął, no. Oj, ty byś mnie kąsał. Dupa byłaby zgryziona, to na bank. Co to wypadło? Lios, coś tam, tarcza, znaczy się. Widziałem, że tarcza. O, tu mam jakieś fulaska. Zwykły fulasek. Tylko zaklęty mrozem. Tam coś sobie też łazi. Ale to jest pan. Witaj, misiek. Kurde, czy gwiazdule. No ładnie, stary, ładnie, naprawdę. Zacnie w opór. Dobrze by było przeżyć. Ja myślę, że zrobimy to tak. Bo tu mamy z tego mamy większe obrażenia. Ty widzę, że nie ogarniasz totalnie, gdzie jesteś. Co niesamowicie mnie cieszy. Jak przedtem walczyłem, ile tamten miał? Jedną czy dwie gwiazdki? Kurde, wafel. Nie wiem, co, jaki krzak cię tam zablokował, ale bardzo mnie ten fakt cieszy. Niezmiernie bym nawet powiedział. Idź umrzyj, chłopie, bo to wygląda na to, że naprawdę, kurde, wyście są też koksni. Ja was nie doceniałem. Tak jest. Nie wiem, czy was to aż tak bardzo podkręciło, ale nie będę narzekał. No i tu się już, kurde, wafel zaczynają krainy mgieł. A tutaj mam góry. Ale do dupy. Znaczy, no z jednej strony fajnie, no dobrze, że tych krain mgieł też jest sporo i nie są tak pocięte na takie jakieś śmieszne, wiecie, te archi... Ty, jaki to jest wielki zając. On ma kilka gwiazdek na bank, nie? Bo oczywiście mobki zwiększają swój rozmiar chyba o 10% przy każdej gwiazdce. Tak, bo to też jest... Można sobie w ogóle gigantyczne zrobić te moby i tak dalej, i tak dalej. A co tam jest? A, to jest ten pan lew, dobra. Tu widziałem pana komara gdzieś, ale ten zając był fajny. Mnie się ten zając bardzo podobał. Ja widzę, że komar w ogóle gania za zającami, oczywiście, że tak. Tu jest tak, tu jest pan zwykły zając. Zaraz go chyba, komar go kąsnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko, żebym ja tu zaraz nie dostał wpierdyl od kogoś. No, zając co prawda mnie nie zje. Szkoda, że mi zniknął tamten. On był duży, więc wydaje mi się, że on był za kilka gwiazdek. Więc i drob mięska i tak dalej byłby z niego oczywiście większy. Ty, komar, ty się w ogóle przejąłeś tym, że ja tu chłopie jestem, czy co jest grane? Idź spać. Tam jest pan zając. Tam coś umarło, tylko nie wiem co. Zaraz to oczywiście sprawdzimy, co tu tam umarło, bo widzę, że coś tam jest wysypane. Co sobie tu, przepraszam, umarło? O, zając! Właśnie, pan zając umarł. Nawet dużo tego pana zająca tu było. O, jest giga. Jaki zając! Panie, to jest zając nad zające. To jest taki książę zająców. Z pięcioma gwiazdkami byłby królem, to jest książę zająców. Tylko jeszcze, kurde, tego zająca trzeba upolować. Chociaż nie jest jakiś tutaj prędki. No, ja bym cię upolował, stary, bo ja przecież później. Ty mi zwiałeś tam. A ja zaraz wejdę, zaraz mi tu skoczy na plecy jakiś ten. Pełzacz i skończy się w ogóle impreza. Ciekawe, czy ja go w ogóle utrafię w ten sposób. Czekaj, tu się chopie przejdziemy. Ja jestem wytrawnym myśliwym. Albo i nie. Zając, Kaź uciekł. O! Umarło się chłopu. Tylko nie wierzę, że to ja w niego trafiłem? Nie, już słyszę komara. Komar tu gdzieś lat. O, tu jest komar, dobrze. Wszystko fajnie, komary komarami. Tylko żebym ja tego, kurde, nie przypłacił życie, bo jak mnie zaskoczy jakiś faktycznie 3-4 gwiazdki komar, to będzie koniec imprezy. Wiecie o co chodzi? Tam sobie gania jegomość, tylko nie z kim on walczy. Z kim on w ogóle. Co tam się w ogóle dzieje, przepraszam? Ten biegnie w ogóle jak dziki, nie wiem kogo tam. Nie wiem czy on. Właśnie, bo nawet nie wiem czy one z loksami nie walczą. Tu jest pan zając. Dzień dobry. Chyba tak, chociaż nie jestem do końca tego pewien. Aż sobie tam zerknę.
Wyskocz tu stary na jakiś lepszy punkt obserwacyjny. O! Proszę bardzo, jest mistrz. Mistrz kozacki. Tylko ciekawe, czy on idzie. Jaj, panie, jeszcze lepszy jeden mistrz kozacki. No i nawet z kimś walczyli. Ale to ciekawe. Dobra. My idziemy w tę stronę. Właśnie, znowu się zajmuję duperelami. Bo te równiny okazują się jednak nie tak fajne, jak mi się wydawało, że będą fajne. No nie są takie duże. O, tam jest pan Komar, tam jest pan Fuling, który dostanie ode mnie bułę. Dziękuję. Pan Komar, o, ten ma zwiększoną regenerację życia, chociaż w wypadku komarów to akurat jest jakby useless, wiecie o co chodzi. Bo nie wiem, może pięciogwiazdkowy komar byłby w stanie, chyba nawet nie wiem, czy by dał radę. Musiałbym mieć te niebieskie gwiazdki, musiałbym mieć zwiększoną fizyczną odporność, żeby dać radę. O! Pan Tygrys! Chodź Tygrys, spróbujemy cię solować. Czy ja cię... Właśnie, tu jest jeszcze jedna sprawa. Jep! Ale mi sprzedał bułę. Dobra, nie solujemy cię, chłopie. Jednak... Jezus Maryja! Jak on mnie zjadł! Kurde, wafel! Jak on mnie strasznie zjadł, to nawet się nie spodziewałem. Ale to było zabawne. Chociaż, kurde, trochę dziwne wam powiem. Bo był strasznie szybki, albo to była kwestia tego... Że było z góry. Wiecie o co chodzi? Nie wiem, czy go po prostu tekstury nie pociągnęły tak zabójczo w dół. Wydaje mi się, że tak. Znaczy, no ale tak jak mówiłem, no cwaniakowanie się musiało skończyć. Jeśli komuś się wydawało, że po prostu, że będzie taka sielanka i tak dalej, no to proszę bardzo, nie? Nie mogło być po prostu inaczej. Aha, czekaj, może sobie życie od... Chociaż nie do końca, bo i tak mi to niewiele pomoże. Jak teraz tak myślę, to i tak bez pancerzy to mnie zeżerą. W sumie Ektiego se włączę i tam pogalopuję. Myślę, że tak, to będzie dobra opcja. Zresztą Ektiego nawet mam ustawionego. Też nie jest źle. W sumie dobrze, że potka nie używałem, bo tak myślałem, żeby se potka wziąć, ale kurde, dwie gwiazdki, ale on mi dypsy sprzedał. No i proszę bardzo, i... O to mi właśnie chodziło, o ten efekt przede wszystkim. Chodziło mi o ten efekt, żebym się nie czuł taki, no takiej sielanki, że o, będę zachodził, będę wszystko tu miażdżył i tak dalej. No bo jednak jakby na to nie patrzeć, gra przestaje bawić. Tak jest, rozgrywka totalnie przestaje w takim momencie, dobra, farma, przestaje bawić, no bo jest po prostu za łatwo. Wiecie o co chodzi, nie? Już fajnie było wcześniej, jak faktycznie dostawałem wciry. Było się trzeba jednak trochę wysilić, było trzeba trochę pokombinować, żeby przeżyć. Tutaj przycwaniakowałem, a faktycznie przypominam sobie, że Xarchid mi pisał też o tym, że zobaczysz, jak cię jeszcze prowlery, jak ci dupę podrapią. No i faktycznie zgadza się, no i oczywiście mi dupsko poszarpał. Tam jest komar, więc go miniemy, chłopa. Mam nadzieję, zresztą i tak nie mam teraz straty umiejętności, więc powinno dać radę. Kurde, żebym takich kilometrów zrobił. O cię proszę, dobra, jeszcze się rozejrzę, żeby mnie nic nie ganiało. Tu nie ma nikogo. Ten chłop tam zbiegł gdzieś z gór. Więc mam nadzieję, że on wrócił po prostu do tych gór. Tam jest komar po lewej. Ja myślę, że... Ja, on tam jest. Ja chłopa tam widzę. On sobie gania, bardzo fajnie. A moje zwłoki leżą sobie gdzieś tutaj. Moje zwłoki są tam. Dobra, znaczy on gania w ogóle jak dziki. Nie wiem, kogo on chce, za kim on gania przede wszystkim. Czekaj, tam jest komariusz. Jakbym się przyczaił? Czy ja jestem w stanie się przyczaić? Bo ja ten widzę, nie wiem, na co on zdziczał. Czy tam jest jakiś zwierzak? Czy on chce te loksy po prostu, wiecie, skasować? Czy to o to chodzi? Trudno powiedzieć, nie wiem, nie mam pojęcia i niech na razie da mi spokój. Faktycznie, widzę, że te loksy tam są. Czy on ma jakąś szajbę na te loksy? Nie wiem, w sumie nie przyjrzałem się temu, żeby prowlery walczyły z kurczę, z loksami, wiecie o co chodzi. Dawaj stary, wszystko. Przedmioty odzyskane bardzo fantastycznie, jeszcze jakbyś to stary ubrał, to już w ogóle byłoby przepięknie. Fajnie, żeś to tu wcisnie. To tu jest najpotrzebniejsze. To ubieramy. I chyba przeżyje. Dobra, wrzuć mi te pancerze, tak jest, bo jak mnie coś kąsnęło w plecy, to będzie dupa. Ale dobra, dupy nie będzie. Trochę strat umiejętności. Aha, bieg zwłok mam. O, świetnie, fantastycznie, lubimy bieg zwłok. A wiesz co, gościu?
O ty chamie podły. Dobrze, byłeś zwykły. Oj, bo był trup na nieboszczyk. Czekaj, ciebie się muszę pozbyć. Panie Kumar, gdzieś ty jest? Gdzieś ty pali? Chodź tu. Hono, 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 hono. Ty zaraz dostaniesz w dziób. Proszę bardzo. Ty idziesz w dziób. Jedną rzecz właśnie miałem jeszcze powiedzieć odnośnie mobów takich jak ten, czyli jak Prowler i zarówno strzelej hopie w niego, bo zaraz będziemy w dupie. I tych niedźwiedzi. Bardzo ciężko się z nimi walczy, ale nie ze względu na to, że są jakimiś hipertwardzielami, chociaż tak czy siak są, czy to gryzli, czy to na początku te czarne niedźwiedzie, a wiem, że chyba jeszcze będą białe niedźwiedzie, jakieś tam polarne, czy coś w tym stylu, jak najbardziej. Chodzi o animację ich ataku. Ich jest bardzo ciężko, przynajmniej mi, nie wiem, może wam jest łatwiej, może, nie wiem, ja mam jakiś krzywy łeb czy coś, ale ciężko mi jest ich wyparować. Ciężko mi jest uchwycić moment, w którym powinienem wyłapywać ich ciosy, zwłaszcza jeśli chodzi o... O, ten jest jakiś duży i chyba za duży mi się wydaje. Co stary, ja sobie podejdę, bo chcę sprawdzić. I tak jak mówię, ciężko mi jest wyłapać moment, w którym powinienem go sparować. A nie, no zwykły jesteś. Jakiś tutaj bez większych szaleństw. No to czemu by nie, no stary, no już mszczę się na twoim gatunku, no to kim jestem, żeby i ciebie oszczędzić? Dobra, ty pobiegniesz w moją stronę, zmienimy sobie łuk. Dostajesz ode mnie coś takiego, albo nie dostaniesz. Aha, teraz sobie krzykniesz. Krzykniesz sobie jeszcze raz. Widzę, że ty masz inteligencję, to ty masz, chłopie, poziom berserka, bym powiedział. Stanąć i o, tam następny zieje. Już ci dam spokój. O, ale kości loksów są, bardzo fajnie. Do ulepszenia na pewno będą potrzebne. Tak jak mówię, inteligencja berserków, stanąć, drzeć pysk zamiast atakować. No ale dobra, no każdy ma swoje jakieś tam fetysze. Prowlery najwidoczniej też tak, mają takie jak berserki. Ale wracając do tego, co mówiłem, kwestia parowania. O, ty chamie niedobry ty. Dobrze, dobrze, że byłeś zwykły, no to już przyfarciłem. Chodź. Chodź, dostajesz zaraz bułę. Jest mi ich ciężko sparować, ciężko mi jest wyczuć moment, w którym powinienem wyłapywać ich uderzenie. Niestety, nie wychodzi mi to totalnie. Próbowałem na niedźwiedziu, jednym, drugim, totalnie nie. Z tym, z prowlerem jest bardzo, bardzo podobnie. Albo nie wiem, mi się wydaje, że jakby się za szybko ruszały w pewnym momencie, jakby ta animacja w ogóle nie odzwierciedlała tego, co on chce zrobić, bo wygląda, jakby sobie biegł, a faktycznie nas atakuje. To jest trochę dziwne, nie? No ale to jest mod. Ja jakby tutaj nie wymagam perfekcji, tym bardziej, że sam produkt, na którym mod jest postawiony, też nie jest perfekcyjny. Wiecie, o co chodzi. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, to oczywiście w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subeczek dla rozwoju kanału. Bardzo chętnie przyjmę. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.